Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowy, i rozpoczynamy kolejny odcinek Ghost of Tsushima. Jak doskonale wiecie, mieliśmy lekkie spięcie z naszym, oczywiście jeszcze, podkreślam słowo, jeszcze wujaszkiem, bo możliwe, że zostanie naszym, że tak powiem, w drugą stronę adoptowanym ojczulkiem, ale to dopiero się okaże. Na chwilę obecną mieliśmy konfrontację oczywiście pod zamkiem mości właśnie rodziny Shimury i musimy jakby kontynuować ten najazd, także teraz pozostaje nam porozmawiać z Yuną, która gdzieś tutaj po obozowisku się kitra. Do niej chodźmy i zobaczmy, co ma nam do powiedzenia, bo jednak widziała całą naszą rozmowę, może nie całą, ale dużą część rozmowy widziała. Także ja was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, dobijmy troszkę więcej tych łapek niż zazwyczaj, niech ten algorytm YouTube'ka troszkę się nażry oglądalnością, za to ja będę wam ogromnie bardzo wdzięczny. Tsushima was opłakuje. No i już, o. No tak, mości pan Shimura posłał kilkorga ludzi na pewną śmierć, ale taka rola głowy ludu. Dobrze, chodźmy do Yuny. Wy pamiętajcie, teraz macie chwileczkę na zaskrolowanie i zostawienie łapeczki w górę. No i Yuna, powiedz mi proszę, co tobie chodzi po głowie? Naprawiają most zgodnie z rozkazami twojego wuja. Pan Shimura zamierza zrealizować swój plan. Nieważne, ile istnień poświęci. No i to nam zaczyna się nie podobać. Ci ludzie chcą walczyć za ciebie. Jak dużo to jadu zdołasz zebrać w godzinę? To jadu? Kilka garści. Porozmawiaj z innymi. Okej. Każ mi zebrać tyle, ile zdołają. Chcesz otruć Mongołów? Wślizgnę się do zamku i dosypię im go do napojów. A oni oszaleją. I Han zadławi się własną krwią. Twój wuj dowie się o tym. A niech się dowie. Wiem. Taka przygotował coś dla ciebie. O! Nie wiedziałam, czy się przyda, ale jeśli coś się stanie... Nie stanie się. Prezenciki? Chciałbym, żebyś to miał. Co to takiego? Okej. Nowa maseczka. Let's go! Sprawdźmy zatem, jaki to był cudny prezencik. Znaleźliśmy tylko tyle, to jadu. To wystarczy? Cały uniform. To wystarczy. Zbroja ducha. Prezent od Taki ma ułatwić duchowi działanie. Ostatnie dzieło bliskiego przyjaciela. Okej. Tylko z zapasami mamy Lipton. Ale wygląda to kozacko, moi mili. No kurczaczki pieczone. No i tutaj zaczyna się... Dobra. Zrobimy sobie zadanko w ciemności, maska ducha i opaska ducha. No i jednak opaska chyba bardziej nam pasowała tą, którą ja wcześniej wybrałem. Czyli ty taka, o właśnie ta. Mogę przyjrzeć się żołnierzom Hana. Wymyślę, jak zatruć je do armii. Okej, tu jest cały czas obalanie z strzałkami. Dostań się do pierwszej warowni zamku Shimura, unikaj wszczynania alarmu. Dobra. Ja widzę, że tutaj... mamy pewien plan. Hopsa do góry. Okej, teraz troszeczkę w dół. Dobrze, że taka o nas pomyślał. Bardzo jestem mu za to wdzięczny. I podejrzewam, że upgrade tego stroju naprawdę będzie fenomenalny.
Pozbędę się strażników po cichu. Wejdę na szczyt i się rozejrzę. Cyk pierwszy. Cyk drugi. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Dobra, mogłeś się odwrócić. Zabiłem go? Teraz muszę wymyślić, jak wszystkich otruć. Nie zabiłem go, ale... grunt, że nie żyje. Dobra, zaplanujmy to. Ścieżka przez ogród. Słabo broniona, łatwo się ukryć. Ale... Kapelusz. Ryuzo. Oczywiście, że tu jest. Przygotowują ucztę. Mogę zatruć napój Hana. O, i to brzmi jak plan. Hanie wypije kumys, a my dobijemy ocalałych. Fortyfikacje. Materiały wybuchowe. Wuj prowadzi nas na rzeź. No to nie będzie. Muszę niepostrzeżenie dostać się do kumysu. Lepiej pójdę przez ogród. Przekradnij się przez ogród. Dobra. Czekajcie, którędy tu się... Czyli wszystko wskazuje... Chuj! Arvo! Ja sam by! Dobra, bez nerwów, bez emocji. Czemu ja tędy nie mogę przejść? Gdzie są liny? Nie ma lin. Tam była lina. Kurczaki! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Arvo, ja sam by. Terten Beno. No i wszczeli alarm. Nie. Muszę pójść górą. Źle zrobiłem, że zeskoczyłem stamtąd. Kurczaczki pieczone. Źle! Czemu nie mam pelerynki? Aha, bo pelerynka skoczy nam dopiero na drugim. Dobra. A, nie tędy, tędy. Tutaj pamiętajmy o tym, że były linki. Strażnik is dead. Dobra, jedna linka. Tu się muszę dostać, tak? Nie idź tu. Nie idź tu. Zawijaj mi się stamtąd.
Muszę dostać się na ucztę i zatruć ich napitek. No dobra, dobra, ty czekaj, keep calm i w ogóle się nie stresuj tak za szybko. Poczekajmy, sprawdźmy, którędy on będzie tutaj dreptać. To jest cała wataha Mongołów. A my musimy się udać gdzieś w tamtą stronę. Kurczę, mógłbym cię... No właśnie. Brawo ja. No, a odwróć się tylko i dostaniesz normalnie kosę w żebra. Tam się muszę dostać. Pyk po kolejnym. No dobra, ty w którą stronę, dziadku, będziesz szedł? No, 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 zastanawiam się. No nie! No i co ja zrobiłem? Moja umiejętność trzymania pada w rękach naprawdę woła czasem o pomstę do nieba. Nie taki był plan. Tego haciapów. Tu mnie widzisz teoretycznie. I mnie nie widzisz. Tu będzie trzeba pozatruwać to wszystko, ale my podejrzewam przejdziemy tu całkiem obok. Tutaj przechowują mleko. Czas dodać truciznę. Chiharwo, Yue! Nie! Co ja zrobiłem? Już posłuch! Już wyszłeś, tata! Jak ją harsinta, Yue! Brawo ja! Umiejętności to ja posiadam rzucania tymi dzwoneczkami. Jucia jak ta! Jak ją harsinta, Yue! No i co? Medelny humalak! Jak ją harsinta, a? Legium Harsinta, Yue! Dobra. Jedno się udało. Legium Harsinta, a? Legium Harsinta. Czemu to zawsze jest dwóch? Pyk, jedne zatrute. Juuu.
Iść stąd, dziabongu. Dobra. Teraz czekamy. Drugie zatrute. Czy zaczną normalnie tutaj jak muchy upadać? Na to szczerze mówiąc trochę liczę. Bo przedostać się tędy mogłoby być lekko problematyczne. Taki na emeryturze, ale nie było to do końca honorowe, ale honor umarł na plaży. Macie jakieś zapasy? Zmierzyć się z Hanem. Witam serdecznie, mości pana. Jin! Ryuzo! Gdzie jest Han? Ruszył na północ. No ta, i co jeszcze? Kazał mi zostać i przynieść mu głowę ducha. Mogłeś mu od razu powiedzieć, że nie dokonasz tego. To weź ją sobie. Let's go! Nie. Mogłem cię zabić. Ale przekonałem Hana, by dał ci szansę. Zamordował Takę! A ty wyrżnąłeś moich. Co mi się o to prosili? A Taka nie. Za tobą. Razem pokonamy Mongołów. Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Powiedz, że byłem twoim szpiegiem. I miałem zdobyć zaufanie Hana. Duchowi uwierzą. Dość! Byłeś moim przyjacielem, Ryuzo. Poddaj się. I odpowiedz za zbrodnię. Czy będzie waleczka, czy nie będzie waleczki? Nie mogę. No niestety. Trzeba było się poddać! Nie zginę z rąk twojego wuja! Trucizna! Złamałeś kodeks wuja! Nie dałeś mi wyboru! Nigdy ci nie wybaczę! Nawet nie próbuj ze mną walczyć, gościu! Niebiańskie cięcie! Szybka waleczka, nie ma co! Jin! Proszę! To już minął czas na prośby. Żegnaj, Ryuzo. Juna się przedostała do zamka Shimurów. Zamku.
nie żyje. Dobrze. No, będzie konfrontacja. Zamek jest twój. Han ruszył na północ. Możemy go odciąć. Zbuntowałeś się! Tak, a co? Zrobiłem, co musiałem. Dla nich! Chcesz, by tak cię zapamiętano? Okay. Bronił nas! Siejąc strach i chaos! Trwa wojna. Zgadza się. A wy zachowujecie się jak wróg. Nie tędy droga. Twoja droga nie uratuje naszych ludzi. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Ale to nie musisz być ty. Wiem, że to ona cię spaczyła. Wuju, porzuć drogę ducha. Co to, to nie. Zrzuć całą winę na nią. Nie ma szans. Powiedz, że jesteś Jinem Shimurą. Lojalnym sługą szoguna. Moim synem. Nie jestem twym synem. Boom! Jestem duchem. In your face. I zostaniesz za to osądzony. Spróbuj mnie dorwać. Znajdź Hana. Jin. Dla Taki. Idź! Spokojnie, ja sobie poradzę. No to obraliśmy sobie ścieżkę. Czy to jest młody Jin? Czy aktualnie zamknięty Jin? Aktualnie zamknięty Jin. I nagle znając życie północ, cóż jemy? Leży i kuleje, bo nie ma w kraju ducha. Chyba że Yuna przybędzie nam na ratunek. Honor i popiół. Czego chcesz? Pan Shimura prosiłbym rozdał sakę. To nagroda za waszą pomoc. Pilnuję więźnia. Szybkie rozejrzenie się. A sakę może niebawem zniknąć. Od czasu naszego przybycia piłem tylko wodę. No tak. Jak zasłużyłeś, panie. No i bardzo cię miło widzieć tutaj, mój drogi. Kenji, co tu robisz? A jak myślisz? Chodźmy! Jeśli ucieknę, nie zjednoczę ludu przeciwko Hanowi. Nigdy nie odzyskam zaufania. Już to zrobiliśmy. Jeśli zostaniesz, wyślę cię do szoguna na sąd. Właśnie przyszły rozkazy. Ludzie cię potrzebują, panie! I Yuna także. Gdzie jest? Tropi Hana na północnych rubieżach. Ma twój miecz. Czeka na powrót ducha. I to brzmi naprawdę jak konieczność. Znajdź Masako, Noria i Senseja Ishikawę. Niech pójdą do wioski Omi. Utorujemy wam z Yuną odpowiednie przejście. Czeka w Kin z twoim sprzętem. Przy świętym drzewie.
Dobra. On jest w stajni na zewnątrz. Sługa doniósł mi o uszkodzonym ogrodzeniu przy bramie. Tam się wyślizgniesz. Odciągnę tych na zewnątrz, ale nie chciałbym tu być, jak zobaczą, że cię nie ma. Dziękuję, Kenji. No i jak panom smakuje sake? Wieść niesie, że wieczorem ma wygłosić mowę, że Kojima rochnie śmiercią przez tego... Dobra, spróbujmy się stąd wydostać. Zabił ich w taki sposób. To nie człowiek. Tam. Dobra, robimy stąd zwijkę, ładnie, pięknie. Nagle wszyscy mają nas za tego złego, tak? Drugi raz się nie nabierzemy. Miał do dyspozycji potęgę pięciu klanów i stracił ją w jednej bitwie. Dobra, zwika. Kage. Oj, 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 trzeba odzyskać jeszcze naszego... Pan Sakai uciekł! Przeszukać teren! Znaleźć go! Mamy pomóc w poszukiwaniach, panie? Gdzie? Szybko, do naszego kunia! Na północ. Wydwaj na koń. Reszta niech strzeże bramy. Właśnie. Już dobrze. Cześć, koniku. To ja. No nie, 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 nie. No nie. Przecież on miał z nami zostać do końca gry. No nie, no on musi przeżyć. Kurczaczki pieczone, Kage. Musisz to wytrzymać. Nie róbcie takich manewrów, kurczę, po co na początku mówicie, że koń z nami będzie do końca historii? Wy jesteście kurczaki niepoważni. Biedny Kage. Przepraszam, że cię nie ochroniłem. Okrutne kłamstwo. Zabij Hana z przyjemnością. Dobrze, moi drodzy. Idź na powrót i spotkaj się z Juną. Grób wiernego przyjaciela. Strasznie dużo tutaj naszych przyjaciół w ostatnim czasie żegnamy. Ale taka jest
Klątwa Wojen. Moi drodzy, niestety, zakończymy sobie ten odcinek na tą chwilę. Oczywiście zaraz w następnym spotkamy się z Juną, odbierzemy nasz sprzęt i zaplanujemy co dalej. Na chwilę obecną bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się jutro o 17:00. Do zobaczenia.